Zaczęło się od dziwnego ataku bólu. Tak jakby to był atak wyrostka. Taka też była diagnoza wstępna. Jak się okazało, później bardzo błędna. Wyrostek był wycięty. Zaszyto z powrotem. Wypuszczono do domu. Podobno wszystko w porządku. Co się później okazało? Zamiast ból ustać, zaczął się robić coraz większy. Coraz większy, coraz większy, już właściwie nie do wytrzymania. Przez 3 miesiące chodzenia do jednego lekarza, właściwie on nie pomógł mi nic. Informował mnie tylko, że tak ma być, że to się goi, że w moim wieku tak powinno być, że za tydzień, dwa się zagoi i przestanie boleć. Dopiero po zmianie lekarza pani doktor wzięła się za solidne badania. Badania trwały 2, może 3 tygodnie. Było to USG, badania krwi, różne podejrzenia o kręgosłup, o kamienie rakowe. Dopiero po wykluczeniu wszystkich tych chorób wysłała mnie pani doktor do szpitala. W szpitalu też wiele badań. Odsyłanie z oddziału na oddział. Właściwie to zwiedziłem chyba wszystkie oddziały w szpitalu uniwersyteckim na Kopernika, bo i urologię, i oddział wewnętrzny, i hematologię z podejrzeniem chorób krwi. I chirurgię. Nikt nie chciał się dokładnie tym zająć. Odsyłali mnie właściwie od lekarza do lekarza. Dopiero po zrobieniu USG jamy brzusznej pewien lekarz zobaczył, co się tam porobiło, jaki wielki guz już urósł, złapał się za głowę i stwierdził, że to chyba w jego karierze największy guz, jaki w życiu widział. I wtedy dopiero do mnie dotarło, co naprawdę oznacza ta wiadomość, co to za choroba jest. Jeszcze nie było pełnej diagnozy, ale ja już wtedy wiedziałem. Jadąc do domu w tramwaju, powiem szczerze, że taki natłok myśli to chyba nigdy w życiu i nigdy już nie będę miał. To są różne dziwne myśli. Człowiek wtedy staje mu przed oczami i faktycznie, tak jak to mówią, obraz całego życia, zastanawia się, co zrobić. Dlaczego on? Przecież ma jeszcze dopiero 35 lat. Wszystko przed nim. Zastanawia się powiedzieć, jak to w domu, jak to ogłosić. Co dalej? Właściwie to nie pamiętam drogi do domu. Dopiero gdy wszedłem do domu z tą diagnozą, dotarło do mnie, że przecież trzeba walczyć. Walka to jest ta myśl, która dodaje siły człowiekowi w takim momencie. To jest jedyna myśl, której warto się uczepić. Tylko do tego potrzebna jest rodzina. Rodzina jak najbardziej w tym momencie może pomóc. Człowiek musi się skupić tylko i wyłącznie wtedy na sobie. Resztę zostawić rodzinie. Człowiek musi skupić się na leczeniu i niczym więcej. Całe wszystkie problemy dnia codziennego musi zostawić swoim bliskim. Dobrze mówią, że jest to choroba rodzinna. To choruje nie tylko pacjent, ale także jego rodzina. To ona właściwie walczy z tą chorobą. Człowiek musi, pacjent musi się tylko poddać leczeniu i być w 100% zaufać lekarzowi i swojej rodzinie. Ja na szczęście na onkologii, jak trafiłem na onkologię na Kopernika, znalazłem takiego lekarza i na szczęście miałem rodzinę.
gdyby nie ona, nie wiem, w którym momencie bym teraz był. Tak samo jak lekarz, który po cały czas pani doktor powtarzała, że 50% to jest nastawienie pacjenta. 30% robią lekarze, a 20% zostaje w ręku Boga. Jak sobie z tym radzić? Nie ma chyba cudownej recepty. Każdy człowiek jest inny, każdy człowiek radzi sobie z tym inaczej. Trzeba mieć po prostu odpowiednie nastawienie. Trzeba po prostu zacząć wierzyć, że się uda. Nigdy nie poddawać się. Nawet w tych najtrudniejszych momentach. Oczywiście to jest tak prosto mówić teraz po wyleczeniu, po tym, jak jest wszystko dobrze. W trakcie różne są momenty załamania, momenty utraty tej wiary. No najważniejsze jest to, żeby leczenie pomagało. Wtedy człowiek znosi nawet najgorszy ból, najgorsze problemy, bo wie, że coś idzie do przodu. Wie, że po coś to robi. A tak jak mówię, radzić, sposób radzenia, każdy musi chyba dobrać do własnej osobowości. Przebieg leczenia, właściwie to w skrócie można by powiedzieć, jazda rollercoasterem, euforia. Po pierwszych badaniach, jak po pierwszej chemii się guz trochę zmniejszył, to jazda do góry, później w dół. Gdy bierze człowiek chemię i chemia miota człowieka po ziemi, właściwie wdeptuje go w tą ziemię. Nie ma siły człowiek się ruszyć, nie ma siły na nic, nie ma człowiek siły wstać, właściwie podnieść ręki. Później co? Później naświetlania. To już mniejszy problem, ale to każdy znosi inaczej. Także miesiąc naświetlań i co? I diagnoza, że jest dobrze. I tu jest dopiero euforia. Człowiek czuje się jak nowonarodzony. I w tym momencie dopiero się poznaje smak życia. Cieszy się każdym dniem, właściwie każdą godziną. Każdy dzień się wydaje nam, jakbyśmy dostali szansę, drugą szansę. Codziennie rano człowiek wstaje i dziękuję Bogu za to, że żyje. To jest piękne. Problemy takie jak chwilowy brak pieniędzy, czy jakieś problemy w pracy, to dla człowieka wydają się tak odległe i tak małe i małostkowe, że właściwie to życie jest piękne wtedy. Zmienia się właściwie, przewartościowuje człowiek całe swoje życie. Od nowa. Wie, co jest ważne. Widzi każdy drobny szczegół w tym życiu. Nie przejmuje się, brzydko powiem, pierdołami. I zaczyna wtedy myśleć. Co zrobić teraz? Jak tu sobie ułożyć życie? Bo to jest nowe życie. Ja wpadłem na taki pomysł, że przecież nie mogę siedzieć na ręce bezczynnie, chociaż właściwie renta mi się należy. Muszę coś zacząć robić. Poszedłem szukać pracy. Najpierw lekkiej. Jakiś taki dostosowany do mojej możliwości. Zacząłem pracować na umowę zlecenie. Co się okazało? Jest szansa założyć firmę. Usamodzielnić się. A że człowiek się nauczył walczyć o swoje, niewiele się zastanawiając, założyłem tą firmę.